MZPitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. To jedyny w swoim rodzaju program profilaktyczny, który uczy kilkuletnie dzieci okazywać, ale też radzić sobie z emocjami. Realizowany jest w kilkunastu krajach świata. Przyjaciele Zipiego, tak zatytułowane działania, mają swoją odsłonę także w Olsztynie. Jest podłużny, kolorowy, ma kilka par odnóży. Zippy to niezwykły pluszowy patyczak. Zippy jest bardzo fajnym przyjacielem, patyczakiem jest. Nauczył nas dobrze się zachowywać, dobrych manier nas nauczył. Nie można bić dzieci i ich wyzywać. I że trzeba szanować innych. No właśnie, dzięki niemu nauczyliście się, że warto sobie pomagać wzajemnie? Tak. Podnosiliśmy rękę, jak chcieliśmy zabrać głos. Nie biliśmy innych osób, nie mówiliśmy na nich brzydkich słów. Program Przyjaciele Zippiego to zestaw narzędzi profilaktycznych dla nauczycieli, dzięki którym dzieci uczą się rozpoznawania i nazywania własnych emocji, rozwiązywania konfliktów i zachowania w trudnych sytuacjach. Jak to miło i wesoło, kiedy Zippy krąży w koło. Zippy tu, Zippy tam, Zippy krąży tu i tam. Program obejmuje 24 lekcje podzielone na 6 bloków tematycznych, ale wychodzi również poza mury szkoły. Każde z dzieci zabiera bowiem Zippiego do domu na kilka dni i opiekuje się nim tak, jakby był częścią rodziny. Zippy w ogrodzie spędza na świeżym trochę powietrzu. No i też mu się spodobała huśtawka. Ten program umożliwia to, że dzieci tracą tą barierę z nauczycielem, otwierają się bardzo przed rówieśnikami, przed nauczycielem i zupełnie te zajęcia scalają te dzieci. Otwierają się i opowiadają o takich sytuacjach, których w codziennym życiu po prostu nie mamy możliwości doświadczyć, zobaczyć. No, mówią po prostu o rzeczach, które je bolą i które je cieszą. Program realizowany jest w Olsztynie od 2009 roku dzięki wsparciu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który sfinansował materiały i pomaga w organizacji szkoleń nauczycieli. Ci następnie przekazują wiedzę podopiecznym i ich rodzicom. Nauczyciele w czasie programu przekazują rodzicom w każdym module takie ćwiczenia, które mogą w sposób bezpieczny ze swoim dzieckiem przepracowywać, które wzmacniają umiejętności dziecka, które nabywa w czasie zajęć Zippy. Zainteresowani wprowadzeniem programu Przyjaciele Zippiego w swojej szkole, chcący zapoznać się z takimi metodami pracy, mogą kontaktować się z pracownikami MZPIT-u. Wszelkie informacje dostępne są na tej stronie internetowej. MZPitu.tv